z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? A mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy, jeden po drugim, zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił. A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dewiza, motto przewodnie naszych tegorocznych rekolekcji wielkopostnych brzmi: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I podczas każdej mszy świętej, po różnej porze, chcemy to hasło, te słowa, to wezwanie do nawrócenia pogłębić, zrozumieć i uczynić swoim. I podczas każdej mszy świętej czynimy to inaczej, a o godzinie 18, właśnie teraz, chcemy te słowa Zbawiciela, wzywające do nawrócenia i do uwierzenia w Ewangelię, chcemy oprzeć na czytaniach mszalnych. Nie mogłem wybrać tych czytań, bo one są ściśle przewidziane na dzień dzisiejszy. Ale jeżeli mamy jakieś czytanie wyjęte ze Starego i z Nowego Testamentu i dane nam przez Kościół pod rozwagę właśnie dzisiaj, to z pewnością mają nam one coś do powiedzenia. Z pewnością wpisują się również w tę chrystusową dewizę, wezwanie do nawrócenia. Spróbujmy się więc im przyjrzeć. Obydwa czytania są bardzo poruszające i bohaterem obydwu są kobiety, ale w jakże inny sposób. Czytanie pierwsze jest wyjęte ze Starego Testamentu, ze starotestamentowej Księgi Daniela. Zawiera przypowieść o Zuzannie i starcach. Opowiada o jakiejś konkretnej sytuacji z przeszłości, ale przypowieść ma to do siebie, że pasuje, przystaje do każdego czasu. Że ta sytuacja ponawia się w każdym pokoleniu. W każdym pokoleniu bowiem nie brakuje ludzi dobrych, którzy są oskarżani przez ludzi złych. W każdym pokoleniu dobroć, zamiast zachęcać do naśladownictwa, staje się przedmiotem sprzeciwu, kontestacji i wrogości. Tak było i tutaj. Ta przypowieść starotestamentowa opowiada o
której pożądało dwóch starców, a nie mogąc dopiąć swego, postanowili się zemścić na dziewczynie i oskarżyć ją o cudzołóstwo. A ponieważ obaj byli posunięci w latach, zatem inni traktowali ich jako wiarygodnych świadków. Bo starość ma to do siebie, że powinna być czcigodna i wiarygodna. Zatem ich oskarżenie potraktowano jako wiarygodne. Zauważmy, do czego prowadzi pożądliwość. Do czego prowadzi nieczystość. Jest ona z kilku z siedmiu grzechów głównych. Pycha, chciwość, zazdrość, nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. Każdy z tych grzechów, każdy z tych występków ma katastrofalne, dramatyczne skutki. Często zdarza się, że one idą parami, tak jak tutaj. Nieczystość z zazdrością, a do tego pycha. I ofiarami tego zepsucia miała być młoda i dobra dziewczyna. Zauważmy, że to nie jest tak, że każdy staruszek przez swój wiek zasługuje na szacunek. Bywają tacy starcy, którzy powinni przeprowadzić gruntowny rachunek sumienia. Także i w tej dziedzinie, o której tutaj mowa. Nie brakuje przykładów i dziś, w dzisiejszym świecie, kiedy to starsze osoby, już nie tylko dorosłe, ale starsze, mogą być odstręczającym przykładem tego, jak daleko posuwa się zepsucie. A ta sfera szóstego przykazania jest szczególnie delikatna, szczególnie subtelna. Kto zacznie za młodu folgować sobie w tej sferze, na starość staje się kompletnie zepsuty. Nie tu miejsce, żeby to opisywać i podawać przykłady. Myślę, że życie dostarcza ich na zbyt wielu. I z powodu właśnie tej nieczystości, zazdrości, pychy, chciwości, żądzy posiadania już nie rzeczy, lecz osoby, z powodu tego dobra dziewczyna została oskarżona. I jej los byłby przesądzony, gdyby nie młody chłopiec imieniem Daniel. On stał w jej obronie. Mamy tu kontrast. Nie brakuje młodych ludzi, którzy są znacznie lepsi niż wielu starców. Nie brakuje młodych ludzi w naszych czasach, którzy wiedzą, co to znaczy dobroć, wielkoduszność, szlachetność, poświęcenie, ofiara, czystość. Dzięki Bogu, że tacy ludzie są. Dzięki Bogu, że każde pokolenie ma swoich młodych ludzi, którzy zapewniają, że ich przyszłość nigdy nie będzie zepsuta. I ten właśnie młody chłopiec staje w obronie dziewczyny. I mamy tutaj realia starożytne. Dzisiaj można by podłożyć inne sytuacje, wzywając do zaprzestania wykonywania wyroku, który czekał tę dobrą dziewczynę, polecam rozdzielić obydwu staruszków. I wydobyła od nich zeznanie, pod jakim drzewem widziałeś tę dziewczynę popełniającą występek. A ten mówi pod lentyszkiem. To jest taka roślina,
właściwie krzew czy drzewo podobne do naszego łzu. Zwraca się do drugiego, a ty? A ten mówi pod dębem. Nie sposób pomylić łzu z dębem. I nie sposób pomylić lędyszka z dębem. Zatem wyrok był klarowny. Obaj kłamią. Skłamałeś na własną złupę, a ocalona została niewinność. Ta przypowieść chce nas nauczyć bardzo wiele. Chce nam przypomnieć wartość czystości, potrzebę pracy nad sobą. Chce nam pokazać, do czego prowadzi wyuzdanie i zepsucie. W naszych czasach bywa ono daleko posunięte bardziej niż w starożytności. Mamy cały przemysł pornograficzny, który temu sprzyja. Nie brakuje ludzi naprawdę bardzo zepsutych. I nie brakuje również takich sytuacji, w których człowiek dobry pada ofiarą zepsucia. Ale pamiętać powinniśmy, zatrzymując się na tym starotestamentowym tekście i tym starotestamentowym epizodzie, że musimy znać i respektować nie tylko jedno przykazanie, nie cudzołóż. Powinniśmy znać i respektować całość dekalogu. Bywa tak, również w Kościele, że bardzo wiele mówi się o szóstym przykazaniu wyłącznie, a inne przykazania są jak gdyby na boku, jakby mniej ważne. Nie lekceważymy tego rodzaju podejścia, ale powiedzieć trzeba, że nie można prawd wiary ani Bożych przykazań traktować tak, jak szwedzkiego bufetu. Wiecie, na czym polega szwedzki bufet? Wchodzimy do restauracji, opłacamy z góry jakąś sumę i mamy jedzenie wystawione i bierzemy to, co chcemy. Patrzymy tylko, żebyśmy nie wzięli takiej mieszanki, która nam zaszkodzi. Szwedzki bufet to wybieranie, selekcja. Lubię to i trochę tego, trochę tamtego. To myślenie bywa przenoszone do wiary i do moralności. Wybiera się jakieś przykazanie i wszystko obraca się wokół niego, lekceważąc inne, albo nie zadając sobie należytej troski, by poznać inne. Tymczasem przykazań jest 10. Trzy pierwsze odnoszą się do Boga. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Sedno tych przykazań stanowi Bóg i Jego święta wola. Te przykazania można wyrazić inaczej. Kto stawia Boga na pierwszym miejscu, u tego wszystko jest na swoim miejscu. Te trzy pierwsze przykazania porządkują całe nasze życie. Nie brakuje ludzi, którzy żyją tak, jakby Boga nie było. Nie brakuje ludzi, którzy żyją tak, że lepiej dla nich, żeby Boga nie było. Za nic więc mając sobie przykazania i te pierwsze trzy i pozostałe. Ale my do nich nie należymy. Fundamentem wszystkich przykazań jest Bóg, wiara w Niego i wierność Mu. Ona znajduje również wyraz w oddawaniu mu czci, w
ten jeden szczególny dzień, który jest dniem świętym dla chrześcijanina, niedziela. Pozostałe 7 przykazań ma na względzie ludzi. Każe nam oglądać się dookoła. Czci ojca i matkę. Nie zabijaj. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Nie pożądaj żony bliźniego twego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Zauważcie, moi drodzy. Przykazania mają jakby kształt krzyża. Pierwsze 3 odnoszą się do Boga i każą nam symbolicznie podnieść głowę wzwyż. Mają charakter wertykalny, pionowy. Pozostałe 7 odnoszą się do ludzi. Mają charakter horyzontalny, poziomy. Z wszystkich można ułożyć krzyż. Z tych 3 pierwszych tębelkę pionową, z 7 następnych tębelkę poziomą. W dekalogu, w jego układzie mamy tajemniczą, symboliczną zapowiedź krzyża. Przykazania dają życie. A jeśli zaczniemy łamać przykazania, za nic je sobie mamy, i odrzucamy drogę i możliwość nawrócenia, to wtedy, tak jak w tej przypowieści starotestamentowej, obracamy się przeciwko naszym braciom i siostrom. Wtedy dobra dziewczyna byłaby przygładziła życiem swoją niewinność z powodu nieczystości, zazdrości i gniewu 2 starców. I każde przykazanie złamane powoduje podobnie katastrofalne skutki. Chciałbym to odnieść do naszej najnowszej historii. Przykazania otrzymał od Boga Mojżesz. I dzięki darowi 10 przykazań Izraelici mieli przejść od zniewolenia do wolności. Przykazania Boże są darem zabezpieczającym wolność. Tymczasem wielu ludzi myli wolność ze swobodą, a nawet ze swobodą. Przykazania wyznaczają granice ludzkiego postępowania i zapobiegają swawoli i swobodzie, która rezygnuje z Boga i uderza w ludzi. Mojżesz otrzymał przykazania wtedy, gdy Izraelici stanęli na progu wolności. W przyszłym tygodniu przypada 10. rocznica śmierci Jana Pawła II. Został wybrany 16 października 1978 roku. To już historia dla większości z nas. I wielkim pragnieniem Jana Pawła II była podróż do Polski. Pielgrzymka do Polski. I po raz pierwszy papież stanął na polskiej ziemi w 1979 roku. To był niezapomniany czas dla tych, którzy go przeżyli. A później papież przybył w roku 1983. A później w roku 1987. Widać wyraźnie, co 4 lata. Wypadało więc w roku 1991. Ale sytuacja społeczna i polityczna w roku 1991 była inna niż w roku 1987. Papież przybył do Polski, która stanęła na progu wolności. Tej wolności należało się wciąż uczyć. Należało ją zdobywać. Tymczasem wielu myliło wolność ze swawolą. I to trwa do dzisiaj.
Wielu myliło wolność ze swobodą. I to trwa do dzisiaj. Kiedy papież miał przybyć w 1991 roku, zaczęto podpowiadać w środkach masowego przekazu, w telewizorze, w gazetach, internetu jeszcze nie było, w radio. Zaczęto podpowiadać papieżowi, co ma Polakom powiedzieć. Mówiono więc, podpowiadano, że ma mówić o powrocie do Europy. Inni mówili, ale myśmy z Europy się nie wynieśli, o naszej obecności w Europie niech mówi. Jeszcze inni, niech mówi o demokracji i społeczeństwie demokratycznym. Jeszcze inni, papież powinien mówić o społeczeństwie obywatelskim. Wiele było tych sugestii. A papież przybył do Polski, wylądował i od początku do końca, przenosząc się z miasta do miasta, uczył, przypominał, rozwijał przykazania dekalogu. W każdym mieście podjął jedno przykazanie dekalogu. Omawiał je. Warto, moi drodzy, sięgnąć do tych papieskich przemówień z 1991 roku. Był jak Mojżesz, który uczył swoich rodaków przejścia od zniewolenia do wolności. Ledwo papież wyjechał i rozległy się głosy kontestacji i wątpliwości. Nie zabrakło ich niestety również w Kościele, a przynajmniej pod szyldem Kościoła, że przecież dekalog to my znamy. Papież nie powiedział nic nowego. Papież nie zauważył zmian społecznych i politycznych, które się w Europie i w Polsce dokonały. O dekalogu? Przecież to jest dawne. 3 lata później Jan Paweł II rozmawiał z Wiktorią Westphalią, a owocem tej rozmowy stała się książka Przekroczyć próg nadziei. Została wydana w roku 1994, 21 lat temu, 3 lata po tamtej pielgrzymce. Odnosząc się do tamtej pielgrzymki, Jan Paweł II powiedział tak. Kiedy podczas ostatnich odwiedzin w Polsce wybrałem jako temat homilii dekalog oraz przykazanie miłości, wszyscy polscy zwolennicy programu oświeceniowego poczytali mi to za złe. Papież, który stara się przekonywać świat o ludzkim grzechu, staje się dla tej mentalności persona non grata. Tego typu zarzuty trafiają dokładnie w to, co powiedział święty Jan słowami samego Chrystusa. Chrystus bowiem zapowiadał przyjście Ducha Świętego, który przekona świat o grzechu. Cóż innego może czynić Kościół? Jednakże przekonywać o grzechu to nie znaczy potępiać. Syn Człowieczy nie przyszedł na świat, aby świat potępić, ale żeby go zbawić. Przekonywać o grzechu to znaczy stwarzać warunki do zbawienia. Te początkowe słowa, w których papież mówi, że we własnej ojczyźnie został uznany za persona non grata, osobę niepotrzebną, są bardzo gorzkie. To chyba najbardziej gorzkie słowa Jana Pawła II wypowiedziane w odniesieniu do swoich rodaków. Następna pielgrzymka powinna była odbyć się w 1995 roku, za 4 lata. Ale do niej nie doszło.
tęsknił do Polski. Więc będąc w sąsiednich Czechach, przybył wtedy do Polski na kilka godzin. I z powrotem wrócił do Czech. A do Polski przybył 2 lata później. Na początku jakby nie śmiał. A później widział ludzi, widział wiernych, widział tłumy, aż wreszcie dojechał do Zakopanego. I w Zakopanem stanęły przed papieżem góralskie dzieci. I papieżowi tak zaśpiewały. I papieżowi ukazywały takie serce, że papież znowu poczuł się w domu. I przybył do Polski 2 lata później. I wtedy był również w Toruniu. A my musimy zadać pytanie. Gdyby Polska wzięła wtedy sobie do serca, to znaczy my wszyscy, słowa papieża o dekalogu, jakże inaczej dzisiaj wyglądałoby nasze życie. O ile bylibyśmy dalej, o ile Polska byłaby sprawiedliwsza, mocniejsza, stałaby się prawdziwym domem i nie musiałoby z niej wyjechać 2,5 miliona naszych rodaków. 10 Bożych przykazań. A słowa Ojca Świętego, które przed chwilą przytoczyłem, kierują nas ku tekstowi z Ewangelii, poruszający bardzo. Jezus udał się na teren świątyni jerozolimskiej. Jest ranek. Jezus naucza. I nagle hałas. Uczeni w piśmie i faryzeusze prowadzą kobietę. I mówią do Jezusa, oto dopiero co pochwycono ją na cudzołóstwie. Musiała być mężatką, bo to w tamtym świecie oznacza cudzołóstwo. Ale jest w tym hałasie wielka niesprawiedliwość. Przecież sama nie dopuściła się tego występku. Ale o mężczyźnie nie ma mowy. Mężczyzny nie przyprowadzono. W tych sprawach sytuacja kobiety jest zawsze gorsza, do dzisiaj. To kobieta staje się przedmiotem oskarżenia przede wszystkim. Mężczyzna zawsze próbuje się wywinąć albo ominąć i bywa usprawiedliwiany przez innych. Stawiają więc tę kobietę przed Jezusem. Stawiają, żeby upiec jeszcze jedną pieczeń, mianowicie poddać Jezusa próbie. Jeśli powie, kamienujcie ją, powiedzą, jest okrutny, bez litości, przecież taka młoda. Jeżeli powie, puśćcie ją wolną, powiedzą, toleruje zło. Jedno i drugie było złe. Moi drodzy, są takie sytuacje, są takie pytania, w których człowiek czy odpowie tak, czy odpowie nie, to będzie przeciwko niemu. Na tym opiera się propaganda. Dam najprostszy przykład. Jeżeli ktoś zapyta, czy Pan przestał już kraść, to czy powiemy tak, czy powiemy nie, to jest przeciwko nam. I Jezus został tutaj wpędzony w taką samą pułapkę. Każda odpowiedź była zła. Ale Jezus to nie tylko logika, to również mądrość Boża. Chcieli go wystawić na próbę. On nachyliwszy pisał palcem po ziemi. A kiedy nalegali, mówi, kto z was jest bez grzechu,
niech pierwszy rzuci na nią kamienie. I nachylił się i pisał. A ci, którzy stali najbliżej, czytali i zaczęli odchodzić jeden po drugim, jak najszybciej, bo pisał ich grzechy, bo pisał ich skryte winy. Odchodzili więc jak najszybciej, został Jezus i kobieta. Niewiasto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił? Nikt, Panie. I ja ciebie nie potępię. Idź, a więcej nie grzesz. Odróżnić między grzechem a grzesznikiem, między złem a tym, który je popełnia. Oto wielka Chrystusowa mądrość. Oto droga uwierzenia w Ewangelię i uwierzenia Ewangelii. To w gruncie rzeczy miał na myśli Jan Paweł II. Mówił: uczyłem drogi dekalogu, wskazując na grzechy, wskazując na zło, które się tai i panoszy. Ale przekonywać o grzechu to nie znaczy potępiać. Syn Człowieczy nie przyszedł na świat, aby świat potępić, ale aby świat zbawić. Ta kobieta doświadczyła tego najwyraźniej. A Jan Paweł II mówi: przekonywać o grzechu to znaczy stwarzać warunki do zbawienia. Kościół musi przypominać drogę 10 Bożych przykazań, bo inaczej przestałby być potrzebny. Nikt nie potrzebowałby Kościoła, który płynie z prądem zepsucia, grzechu, zniewolenia, słabości. Kościół musi być znakiem sprzeciwu, a jednocześnie znakiem miłosierdzia. W samym sercu Kościoła są ludzie dobrzy, ale szukamy tych, którzy chcą być dobrzy, których można pozyskać. I ja ciebie nie potępiam. Idź, ale od tej pory nie grzesz. Tak mówi kapłan po udzieleniu rozgrzeszenia w sakramencie pokut. To, co usłyszała ta kobieta, słyszymy i my. Każda i każdy, kto chce korzystać z przymiotu i daru Bożego Miłosierdzia.